Tym politykom wyborcy powiedzieli dość. Część znanych politycznych twarzy nie dostała się do Sejmu i następne 4 lata spędzi poza wiejską. Obóz Zjednoczonej Prawicy będzie miał mniej miejsc w Sejmie niż poprzednio. W ławach na wiejskiej nie zasiądzie już na przykład Zbigniew Giżyński. W przeszłości wpływowy polityk PiS, który później popadł jednak w konflikt z władzami tej partii. Jego losy podzieli też Monika Pawłowska. To ta polityczka, która w minionej kadencji Sejmu zmieniła barwy lewicy na te Prawa i Sprawiedliwości. Z wiejską żegnają się też wiceminister edukacji i nauki Tomasz Rzymkowski, czy Anna Paluch, która w zeszłej kadencji Sejmu tak uciekała przed dziennikarzami. Dzień dobry pani poseł, czy oddała pani już mieszkanie komunalne? A dlaczego miałabym je oddać? Dlatego, że ludzie czekają na to mieszkanie. A to jakaś zbrodnia w mieszkaniu komunalnym mieszkać? Nie, ale czy to jest sprawiedliwe? Mieszkać, proszę pana? To jest po chrześcijańsku? Rozmawiała pani o tym z Jarosławem Kaczyńskim? No to teraz panu się chrześcijaństwo przypomniało. Kończąc listę wielkich przegranych z obozu Zjednoczonej Prawicy, trzeba przytoczyć jeszcze Tadeusza Cymańskiego, Błażeja Pobożego i Jadwigę Emilewicz. Wszyscy ci politycy nie dostali się do Sejmu. Ale powodów do radości nie ma też część polityków innych ugrupowań. Wieloletnia posłanka Platformy Obywatelskiej Iwona Śledzińska-Katarasińska po raz pierwszy od 1991 roku nie zasiądzie w ławach poselskich. Podobnie los potoczył się dla Hanny Gill-Piątek. Do parlamentu nie dostali się też m.in. Paweł Poncyliusz, Aleksander Pociej i Michał Wypij. Z poselskimi mandatami muszą się także pożegnać startujący z list Trzeciej Drogi Jacek Protasiewicz i Artur Dziambor. Posłem się bywa, nie jest, i jestem z tym jak najbardziej pogodzony i zaznajomiony, także spokojnie sobie wrócę do pracy na uczelni. Przechodząc do lewicy, gorszy niż 4 lata temu wynik wyborczy sprawił, że to ugrupowanie będzie miało mniejszą reprezentację w Sejmie. Do parlamentu nie wszedł na przykład Maciej Gdula, który jeszcze przed ogłoszeniem oficjalnych wyników wyborów tak komentował rezultat wyborczy lewicy. Nasz wynik nie jest taki, jakbyśmy sobie to wymarzyli. No, liczyliśmy przynajmniej na te 11-12%. Ten wynik jest poniżej oczekiwań. Ostatnim obozem politycznym, który wprowadzi swoich posłów do nowego Sejmu, jest Konfederacja. I tu jednak nie brakuje wielkich przegranych. No, chodzi o Janusza Korwin-Mikkego. Nasi wyborcy wygląda na to, że jeżeli tam będzie mandat, nie wybrali go do Sejmu. No właśnie, dlaczego? Małe trzęsienie ziemi w naszym środowisku. No i właśnie. Które wiele mówi o nas krajach powyborczych. Janusz Korwin-Mikke uzyskał bardzo słaby wynik. Co ciekawe, lepiej poradziła sobie startująca z tej samej listy żona Krzysztofa Bosaka. Z wiejską muszą pożegnać się też Dobromir Sośnierz i Anna Maria Siarkowska.